Akt piąty. Scena pierwsza. Kleant, Orgon. Kleant. Gdzie chcesz pędzić? Orgon. Czy ja wiem? Kleant. Mnie by się zdawało, że warto się naradzić wprzód nad sprawą całą i pomyśleć spokojnie, jaką obrać drogę. Orgon. Przez tę szkatułkę zmysłów odzyskać nie mogę. Bardziej niż wszystko inne to mnie niepokoi. Kleant. Cóż wreszcie się mieściło w tej szkatułce twojej? Orgon. Depozyt, co go Argas, ten, o którym wiecie, w ręce moje przekazał w najświętszym sekrecie. Uchodząc stąd, mnie obrał w tym za powiernika. Mieszczą się tam papiery. Z słów jego wynika, od których jego mienie i życie zawisło. Kleant. Czemuś więc sam nie trzymał ich pod pieczą ścisłą? Orgon. Mając sumienia skrupuł, czy mój czyn jest prawy, temu zdrajcu zwierzyłem się z calutkiej sprawy i łatwo przekonała mnie jego namowa, że lepiej będzie, gdy on szkatułkę przechowa. Bym w razie, gdyby jakie wypadło tu śledztwo, mógł niezbitą przysięgą prawdzie dać świadectwo, że jej nie mam. Tak mimo fakty oczywiste, przez ten wybieg sumienie bym zachował czyste. Kleant. Źle rzecz stoi, gdy swoje mam wyrazić zdanie. Ta darowizna, potem to całe wyznanie, to wszystko są postępki, niech szwagier wybaczy, nadmiar lekkomyślne, trudno rzec inaczej. Mając takie środki, daleko zajść można. To też sądzę, iż rzecz była nader nieostrożna, z kimś, co wszystko ma w ręce, liczyć się tak mało. Innych raczej sposobów szukać ci przystało. Orgon. Ha! Możnaż w cnót pozory, światu z dala widne, odziać duszę tak podłą, serce tak bezwstydne. A ja, co nędzarzowi temu, tej hołocie. Lecz dość, wiem ja, co kryje się w wszelakiej cnocie. Wiem odtąd, że to tylko pokrywka nic warta i tych świętych unikać będę gorzej czarta. Kleant. Dobryś. Znowu cię zapał ponosi zbyteczny. I z wszelką miarą jesteś wciąż w niezgodzie wiecznej. Umysł twój zdrowej prawdy nie umie być sługą. I wraz z jednej przesady już rzucasz się w drugą. Widzisz swój błąd. Poznałeś, dokąd cię zawiodło, to, żeś za szczerą cnotę brał komedię podłą. Lecz aby się poprawić, czyliż droga tędy, by popadać bezzwłocznie w stokroć gorsze błędy, z sercem łotra, co w każdym pewnie wstręt obudzi. Równać niebacznie serca wszystkich zacnych ludzi? Jak to, że jeden szalbierz uwiódł cię niegodnie, ukrywszy pod świętości maską niecne zbrodnie, chcesz mniemać już, że każdy jego dróg się trzyma i że prawdziwej cnoty już na świecie nie ma? Pozostaw niedowiarkom to głupstwo. Sam wprzódy naucz się, jak odróżniać prawdę od obłudy. Nie obdarzaj zbyt rychło ufnością nikogo i staraj się rozsądku kroczyć zawsze drogą. Strzeż się, jeżeli możesz, czcić zapał udany. Lecz nie krzywdź posądzeniem cnoty nieskalanej, a gdybyś już przesadą musiał grzeszyć stale, lepiej zbyt wierzyć w ludzi, niż nie wierzyć wcale. Scena druga. Orgon, Kleant, Damis. Damis. Jak to, ojcze? To prawda? Słyszę o tym łotrze, że niepomny naprawa wdzięczności najsłodsze, obrażony w swej pysze, resztkę czci zatraca i twoje własne łaski przeciw tobie zwraca? Orgon. Tak, synu, i straszliwie cierpię nad tym w duszy. Damis. Czekajcie tylko, zaraz obetnę mu uszy. Nie może ujść mu płazem bezczelność zbrodnicza. Pozwólcie mi, nauczę rozumu panicza. Ubiję go na miejscu i skończę rzecz całą. Kleant. Mówisz, jak młodzikowi jedynie przystało. Radzę ci, uśmierz swoje wybuchy dziecinne. Dziś, pod naszym monarchą, już czasy są inne. Nikomu dziś korzyści gwałty nie przynoszą. Scena trzecia. Pani Pernel, Orgon, Elmira, Kleant, Marianna, Damis, Doryna. Pani Pernel. Co się stało? Straszliwe jakieś wieści głoszą.
Orgon. Wszystko mogę potwierdzić, bom sam patrzył na to. I za swe łaski piękną cieszę się zapłatą. Biorę człowieka niemalże w jednej koszuli, przygarniam w dom, niż brata podejmuję czulej. Co dzień dobrodziejstw nowych ode mnie doznaje. Daję mu własną córkę, majątek mu daję. A w tymże samym czasie ta nędzna poczwara cześć mej żony podstępnie wydrzeć mi się stara. Gdy zaś spełzła na niczym niska praca owa, on z własnych mych dobrodziejstw broń dziś na mnie kowa i chce na mą ruinę nadużyć okropnie tego, co mu wydałem w ręce nieroztropnie. Wypędza mnie z dóbr moich i maskę obłudy, zdjąwszy strąca tak nisko, jak on sam był w przódy. Doryna. Biedaczek. Pani Pernel. Nie, mój synu, nie mogę dać wiary, aby on miał w istocie tak szpetne zamiary. Orgon. Hę? Pani Pernel. Wszak człowiek poczciwy wszędzie zawiść budzi. Orgon. Cóż zatem mowa twoja dowieść mi się trudzi, moja matko? Pani Pernel. Że dom twój idzie trybem dziwnym i że z dawna już każdy był mu tu przeciwnym. Orgon. Lecz jakiż to ma związek z tym czynem zuchwałym? Pani Pernel. Zawszem ci powtarzała, gdyś był dzieckiem małym, że cnota zwykle w świecie obudza nienawiść, że zawistni przeminą, ale nigdy zawiść. Orgon. Ale cóż te maksymy dzisiaj właśnie znaczą? Pani Pernel. Ot, głupią bajkę sobie ubrdali i kraczą. Orgon. Ty chcesz, abym oszalał, matko. Toż powiadam, żem widział na swe oczy wszystko, co tu gadam. Pani Pernel. Języki ludzkie jad swój obnoszą dokoła i nic się od nich złości uchronić nie zdoła. Orgon. Jeszcze chwila, a człowiek ze skóry wyskoczy. Widziałem, sam widziałem na me własne oczy. Widziałem, co się zowie widzieć. Czy do ucha mam krzyczeć matce, aż mnie nareszcie posłucha? Pani Pernel. Mój Boże, z mniemań naszych prawda nieraz szydzi. Nie zawsze można sądzić z tego, co się widzi. Orgon. Zwariuję! Pani Pernel, często człowiek sprawę przeinaczy i właśnie co jest dobrem, jako złe tłumaczy. Orgon. Mam więc cnotą tłumaczyć i bojaźnią nieba, że chciał mi ściskać żonę? Pani Pernel. We wszystkim potrzeba, nim się kogoś oskarży, mieć niezbity powód i winieneś był czekać na jawniejszy dowód. Orgon. Cóż u diaska? Rzecz sprawdzić mówisz własnym okiem? Więc matka chce, bym czekał, aż on mi pod bokiem rozpocznie. Tfu! O mało człowiek głupstwa nie zbreszył. Pani Pernel. Ten człowiek raczej zbytkiem cnót najczystszych grzeszył i w głowie mi się nie chce pomieścić do prawdy, by w tym, co mi mówicie, bodaj cień był prawdy. Orgon. No, gdyby to nie było od matki jej mości, sam nie wiem, co bym zrobił. W takiej jestem złości. Doryna. Jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. Pan nie chciał wierzyć innym, dziś panu nie wierzą. Kleant. Ale my tu tracimy drogi czas na plotki, gdy trzeba jak najśpieszniej znaleźć jakieś środki na Łotra, co z pewnością nie bawi się w żarty. Damis. Jak to? On by śmiał stanąć do walki otwartej? Elmira. Nie sądzę, by te groźby cel odniosły jaki. Zbyt jawne niewdzięczności w nich widne poszlaki. Kleant do Orgona. Nie licz na to. On znajdzie sprężyny najskrytsze, by poprzeć to, co uknął przeciw wam tak chytrze. I na słabszych dowodach nieraz zdrada zwykła motać sieć, której potem nikt już nie rozwikła. Powtarzam ci raz jeszcze. Gdy tą bronią włada, łagodzić go koniecznie, nie drażnić wypada. Orgon. Prawda, ale cóż robić? Bezczelności tyle sprawiło, żem o wszystkim zapomniał na chwilę. Kleant. Myślę nad wyszukaniem jakiegoś sposobu, aby chociaż pozornie pogodzić was obu. Elmira. Gdybym mogła przewidzieć, że tak sprawa stoi, nie byłabym kusiła porywczości twojej i przez... Orgon do Doryny, widząc wchodzącego pana zgodę. Co chce ten człowiek? Idź, dowiedz się prędko. Też wybrał się ze swoją do odwiedzin chętką. Scena czwarta. Orgon, pani Pernel, Elmira, Marianna, Kleant,
Damis, Doryna, pan Zgoda. Pan Zgoda, do Doryny w głębi sceny. Witam cię, droga siostro. Spraw dla mej miłości, abym mógł mówić z panem. Doryna, pan ma teraz gości i wątpię, by chciał przyjąć waćpana w tej chwili. Pan Zgoda, ależ przyjmie z pewnością, przyjmie jak najmilej. Widok mój go nie może zranić w żadnym względzie i z tego, z czym przychodzę, rad niezmierny będzie. Doryna, do Zgody. Pańskie imię? Pan Zgoda. Oznajmić proszę mu łaskawie, że od pana Tartifa w jego własnej sprawie. Doryna, do Orgona. Człowiek przybył w obejściu dość miły i głosi, że od pana Tartifa jakąś wieść przynosi, która pana ucieszy, jak mówi. Kleant, do Orgona. Mym zdaniem trzeba, abyś zapoznał się z jego żądaniem. Orgon, do Kleanta. A jeśli w pojednawczym przybył tu zamiarze, jak sądzisz, jakież ja mu uczucia okażę? Kleant, niechaj cię twa porywczość znowu nie zaślepi i gdyby tego pragnął, zgódź się z nim najlepiej. Pan Zgoda, do Orgona. Witaj, panie, niech niebo zniszczy twoje wrogi, a w dom twój niechaj zsyła zawsze spokój błogi. Orgon, po cichu do Kleanta. Ten grzeczny wstęp potwierdza przypuszczenie moje i wnet może się dowiem, czym go zaspokoję. Pan Zgoda. Jeszczem, panie, u ojca sługiwał za młodu i z dawna przywiązanie mam do twego rodu. Orgon. Panie, chciej mi wybaczyć. Wstydzę się przed panem, ale pańskie nazwisko dotąd mi nieznanem. Pan Zgoda. Jestem Zgoda. Z Normandii się wiodę, zaś stale przebywam z przeproszeniem tu, przy trybunale. Dzięki Bogu już zbliża się latek 40, odkąd tak zacny urząd sprawuję w tym mieście. I staję tu, mam zaszczyt oznajmić to panu, z racji mojej woźnieńskiej godności i stanu. Orgon. Jak to? Pan tu? Pan Zgoda. Nie unoś się, czcigodny panie. Chodzi tu o drobnostkę, zwyczajne wezwanie. Nakaz, abyś opuścił, ty i wszyscy twoi, ten dom, również byś meble uprzątnął z pokoi bezzwłocznie, gdyż go zająć chce właściciel prawy. Orgon. Ja mam ten dom opuścić? Pan Zgoda. Jeśli pan łaskawy. Mocą prawa własności, jak ci jest wiadomym, zacny pan Tartif objął rządy nad tym domem. Wyłączną władzę daje mu nad całym mieniem ten tu kontrakcik twoim stwierdzony imieniem. Jest zupełnie formalny. Wszelki spór upada. Damis, do pana Zgody. W istocie, że bezczelność trzeba mieć nie lada. Pan Zgoda. Panie! Ja z panem nie mam tu nic do gadania. Wskazując Orgona. Tylko z panem. Z pewnością jest mojego zdania, gdyż nie sądzę, by człowiek zacny i spokojny miał ze sprawiedliwością chcieć otwartej wojny. Orgon. Ale... Pan Zgoda. Tak, jestem pewien, że i za miliony nie chciałbyś w gwałcie szukać bezprawnej obrony. I wiem, że mi pozwolisz bez próżnej obrazy, bym sumiennie wypełnił dane mi rozkazy. Damis. A gdyby tak woźnińskiej waszej wielmożności przez te suknie kijem porachować kości? Pan Zgoda, do Orgona. Każ pan, niech syn twój milczy lub niech się oddali. Musiałbym go opisać, skarżyć i tak dalej, a lepiej, jeśli rzecz tę na razie pominę. Doryna. Ten pan Zgoda ma bardzo niezgodliwą minę. Pan Zgoda. Dla zacnych ludzi tkliwość mam w sercu ogromną i jeśli przyjął, panie, ową misję skromną, to jedynie dla dobra państwa i wygody, z lęku by inny, może jaki fircyk młody, z duszą nie tak wrażliwą, z sercem mniej oddanym, znacznie srożej w tym względzie nie obszedł się z panem. Orgon.
Cóż można więcej zrobić, niż nakazać komu, aby bez żadnej zwłoki wynosił się z domu? Pan Zgoda. Otóż właśnie, że zwłoką chcę ucieszyć pana i spełnienie wyroku zawieszam do rana. Wszystko ułatwię. Niczym niech się pan nie trudzi. Przyjdę tu tylko na noc z dziesiątkiem swych ludzi. Dla formy, pan pozwoli, że o tym pouczę, trzeba mi będzie wieczór oddać wszystkie klucze. Sam będę w nocy czuwał nad waszym spokojem. Przestrzegać go to będzie obowiązkiem moim. Ale jutro od rana już czas będzie wielki, aby z domu opróżnić wszyściutkie mebelki. Moi ludzie pomogą. Już takich dobrałem, że się w mig uporają z gospodarstwem całym. Trudno w życzliwszy sposób spełnić co niezbędne. Zatem w zamian za moje troski tak oględne zaklinam pana również, aby z pańskiej strony wymiar sprawiedliwości nie był utrudniony. Orgon na stronie. Gdyby można, dodałbym i z całą rozkoszą setkę ludwików z tego, co mi pozostało, bylebym w zamian za nie to otrzymał w zysku, by ma pięść mogła spocząć na twym słodkim pysku. Kleant po cichu do Orgona. Daj spokój, nie psuj sprawy. Damis. I ja się poświęcę. Choć trudno mi się wstrzymać, tak mnie świerzbią ręce. Doryna, do pana Zgody. Patrząc na pańskie plecy, szczera chętka bierze, żeby tak porachować mu kijem pacierze. Pan Zgoda. Możesz srodze odpłacić te bezwstydne żarty, rybeńko, i dla kobiet kryminał otwarty. Kleant do Zgody. Kończmy tę sprawę, panie. Zatem, jeśli łaska, zostaw swoje papiery i ruszaj do diaska. Pan Zgoda. Żegnam. Oby pan niebios wszystkim błogosławił. Orgon. Bodajś kark skręcił razem z tym, co cię wyprawił. Scena piąta. Orgon, pani Pernel, Elmira, Kleant, Marianna, Damis, Doryna. Orgon. No i cóż, pani matko, mam słuszność czy nie mam? To, czegoś była świadkiem, wystarczy, jak mniemam. Czy i teraz się matka tym łotrem zachwyca? Pani Pernel. Głowę tracę, dalibóg, spadłam jak z księżyca. Doryna do Orgona. Niesłusznie się pan żali i szuka z nim zwady. Wszak w tym właśnie jaśnieją jego cnót przykłady. Dusza jego wciąż dobra swych bliźnich docieka, wiedząc, jak często psuje bogactwo człowieka. Przez prostą dobroczynność chcecie obrać zmienia, by nie stanęło panu w drodze do zbawienia. Orgon. Cicho siedź! Wciąż powtarzać trzeba ci to słowo. Kleant do Orgona. Chodźmy radzić, co począć z tą napaścią nową. Elmira. Idźcie rozgłosić zdradę tego niewdzięcznika. Wszak stąd jawna nieważność kontraktu wynika i nazbyt jest bezczelność jego oczywistą, by z niej w ten sposób zyski mógł ciągnąć na czysto. Scena szósta. Walery, Orgon, pani Pernel, Elmira, Kleant, Marianna, Damis, Doryna. Walery. Daruję pan, że go wieścią bolesną przerażę, lecz twe dobro najśpieszniej działać tutaj każe. Przyjaciel mój, oddany mi w każdej potrzebie, wiedząc, jak ścisłe węzły wiążą mnie do ciebie, z uczucia dla mnie, czyniąc ten krok tak odważny, zdradził przede mną pewien sekret stanu ważny i przesłał mi wiadomość, w której wniosek mieszczę, że trzeba, byś ucieczką chronił się dziś jeszcze. Szalbierz, który się zdawna panoszył w twym domu, przed księciem cię oskarżyć zdołał pokryjomu i złożył w jego ręce coś, z czego wynika, że w tobie zbrodzień stanu znalazł powiernika i że pan obowiązków dla księcia niepomny przechowałeś w swym domu sekret wiarołomny. Nie znam, co jest w tej sprawie kamieniem obrazy, lecz wiem, że przeciw tobie dane już rozkazy. A dla większej pewności on sam ma zlecenie z pomocą zbrojną sprawić twoje uwięzienie. Kleant. Otóż i znalazł środki. Po takim początku łatwo mu wejść w dziedzictwo twojego majątku. Orgon. Człowiek, trzeba to przyznać, jest nikczemne zwierzę. Walery. Za chwilę sprawa obrót najgorszy przybierze. Zatem dalej. Już czeka mój powóz u bramy.
Oto 1000 ludwików. Śpiesz pan, a zdołamy, może ujść. Skoro nie da się inaczej bronić, lepiej rychłą ucieczką żywot miły chronić. Wszystko biorę na siebie. Jestem pana gotów dowieść w miejsce bezpieczne od wszelkich kłopotów. Orgon. Ileż winien ci jestem za twoje oddanie. Przyjdzie czas, że potrafię odwdzięczyć się za nie. I błagam tylko nieba, by zesłało chwilę, w której bym mógł odpłacić szlachetności tyle. Żegnajcie mi. Wy myślcie, co czynić. Kleant. Śpiesz się żwawo. My tu będziemy, bracie, czuwać nad twą sprawą. Scena 7. Tartif, oficer gwardii, pani Pernell, Elmira, Kleant, Marianna, Valery, Damis, Doryna. Tartif, wstrzymując Orgona. Gdzież to tak śpieszno? Zwolna, zwolna, dobry panie. Bliżej niż myślisz, znajdziesz wygodne mieszkanie. Ten pan bierze cię w areszt z polecenia księcia. Orgon. Zdrajco, nie szczędziłeś ostatniego cięcia. Dobijasz mnie nim. Przez tę niegodziwą zbrodnię wszystkie łotrostwa swoje wieńczysz dzisiaj godnie. Tartif. Mów, co chcesz, nie dosięgną mnie twoje potwarze i wszystko umiem ścierpieć, gdy niebo tak każe. Kleant. Umiarkowanie wielce chwalebne, przyznaję. Damis. Łotr, bezczelnie niebiosy na drwiny podaje. Tartif. Wszystkie wasze wybuchy przejąć mnie nie mogą. Celem mym kroczyć tylko obowiązku drogą. Marianna. Zapewne i niemały zachwyt w świecie zbudzi czynność taka, tak godna przyzwoitych ludzi. Tartif. W każdej czynności zaszczyt jedynie i chwała, jeśli źródłem jej władza, co mnie tu przysłała. Orgon. Czyś zapomniał, że gdyby nie metkliwe serce, w nędzy byś dotąd tułał się i poniewierce? Tartif. Tak przyznaję, iż byłeś dla mnie dość łaskawym, lecz służby księcia są dla mnie najpierwszym prawem. Miłość dlań tak potężna w sercu moim gości, że głos jej tłumi wszelkie inne powinności i dla tak świętych węzłów oddałbym w potrzebie krewnych, żonę, przyjaciół, a nawet i siebie. Elmira. Bezczelny! Doryna. Jak on umie w zdradzieckim sposobie z najczcigodniejszych uczuć płaszczyk skroić sobie? Kleant. Lecz jeżeli w istocie na tyle jest święty ten zapał, którym cały głosisz się przejęty, czym dzieje się, iż wybuch jego czekał chwili, gdy cię tu na niewczesnych zalotach odkryli? I czemu zbrodni jego nie zwierzył nikomu, póki w słusznym swym gniewie nie wygnał cię z domu? Nie chcę już i wspominać, mówić by daremno o majątku zdobytym sztuką tak nikczemną. Lecz powiedz, gdyś w człowieku tym widział winnego, czemuś zgodził się przyjąć cośkolwiek od niego? Tartif do oficera gwardii. Zdaje się, że dość długo trwają już te wrzaski. Proszę powinność swoją, czyń pan z swojej łaski. Oficer gwardii. Tak, masz słuszność. Zbyt długo przewlekamy sprawę. W porę słowo zachęty rzuciłeś łaskawe. By je spełnić, chciej za mną udać się bez zwłoki do więzienia, gdzie dalsze usłyszysz wyroki. Tartif. Kto? Ja, panie? Oficer gwardii. Tak, ty sam. Tartif. Czemuż do więzienia? Oficer gwardii. Nic więcej nie mam panu już do powiedzenia. Do Orgona. Chciej pan się uspokoić po przejściu tak srogiem. Panuje nam dziś książę, co podłości wrogiem. Książę, którego oko czyta w sercach ludzi i którego szalbierza przebiegłość nie złudzi. Dusza jego, tak wielka, swym objęciem bystrem, zarówno nad poddanym czuwa i ministrem. Umysł jego we wszystkim prawdzie tylko sprzyja. I sądu jego chytrość nie zaćmi niczyja. Rzetelną cnotę zdobić on umie najlepiej, lecz żaden blask zwodniczy jego nie oślepi. I cześć, jaką oddaje zasługom prawdziwym, wstręt do fałszu tym bardziej w sercu czyni żywym. Nie taki człowiek zdolny, by omamić księcia. Bardziej chytre on umie odkryć przedsięwzięcia. Jego bystre spojrzenie przejrzało zbyt łacno nikczemność, co się chowa pod pokrywą zacną. Chcąc cię oskarżyć, hultaj zdradził się niebacznie.
I książę, skoro zręcznie sam go badać zacznie, wnet odkrył, że pod jego imieniem się kryje znany Łotr, co już dawno winien dać był szyję. Łotrostw jego i szalbierstw wyliczać nie będę. Nie mamy bowiem teraz czasu na gawędę. Słowem, monarcha przejrzał tę duszę bez sromu. Poznał jego niewdzięczność względem twego domu. Z innych jego postępków złączył to obrazem i jeśli mnie tu, w dom twój, wyprawił z nim razem, to tylko aby stwierdzić na miejscu dowodnie podłość jego i skarać wraz za wszystkie zbrodnie. Tak, ważne te papiery, którymi cię trwoży. Z rozkazu księcia zdrajca sam w twe ręce złoży. Najwyższą swoją władzą, miłościwy książę, kontraktu darowizny całą moc rozwiąże. Jak również ci zaleca, byś był bez bojaźni o błąd, w który popadłeś ze zbytku przyjaźni. To książę czyni dla cię w postaci odpłaty za twe usługi jemu oddane przed laty. Chcąc okazać, iż umie, nawet nieproszony, każdy postępek darzyć wdzięcznością z swej strony. I że zawsze nim rządzi ta zasada święta, iż lepiej dobre czyny niźli złe pamięta. Doryna. Niebu niech będą dzięki. Pani Pernel. No, wygrana sprawa! Elmira. Jakiż radosny obrót. Marianna. Czy to sen, czy jawa? Orgon. Do Tartifa, którego oficer gwardii wyprowadza. Ha! Zdrajco! Łotrze! Scena ósma. Pani Pernel, Orgon, Elmira, Marianna, Kleant, Walery, Damis, Doryna. Kleant, panuj nad swoim porywem. Nie poniżaj sam siebie wybuchem zelżywym. Zostaw nędznika losom jego przeznaczenia i szyderstwem nie zwiększaj jego poniżenia. Życz raczej, aby duszę jego, dziś skruszoną, szczęśliwy zwrot pozyskał znów na cnoty łono. By poprawił swe życie i chęcią odmiany złagodził wyrok księcia dzisiaj nań wydany. Ty zaś za łaski z szczodrej dziś doznane ręki przed tron jego na klęczkach zanieś korne dzięki. Orgon. Masz słuszność, bracie. Zatem śpieszmy wśród wesela wielbić tego, co łaski swe dziś nam rozdziela. Potem, skoro już spłacim dług wdzięczności pierwszy, drugiemu się poświęcić mam zamiar najszczerszy i szczęśliwie uwieńczyć kochanka zapały, co i w niedoli umiał być wierny i stały. Czytała Joanna Domańska. Czytał Wiktor Korzeniewski.